zgaszanych zegarków. Pa 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 para pa 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 para pa para pa pa. Drodzy widzowie, witamy serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu, Polonijnym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W tegorocznej edycji wzięło udział 21 artystów z 4 kontynentów, a cała impreza odbyła się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz opolskich samorządów. Pomimo trudności finansowych, udało się stworzyć niesamowite widowisko, które wzmacnia więzi polonijne i promuje naszą kulturę. To jest niesamowite wydarzenie, uważam, tutaj w Opolu i można powiedzieć w całej Polsce, że te talenty nasze gdzieś tam rozproszone po całym świecie mogą tu przyjechać, tu się realizować, śpiewać i pokazywać. Festiwal w Opolu to nie tylko koncerty, ale także warsztaty wokalne, wycieczki krajoznawcze i mnóstwo okazji do integracji. W ramach naszych relacji przedstawimy Wam sylwetki wyjątkowych artystów, którzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami. Wśród jurorów tegorocznego festiwalu była Lidia Kruger z Bottrop w Niemczech, która od lat wspiera polonijnych artystów. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o tegorocznej edycji. Przyjechaliśmy tu z ogromną euforią, żeby taki festiwal rozpocząć, żeby cieszyć się polską piosenką i to w Opolu, więc cudowna rzecz dla nas śpiewających osób, którzy wyjechali na emigrację i spełniają dalej swoje marzenia. Uważam, że tegoroczny festiwal znów z powrotem nabrał nam siły, wiatru w skrzydła. I tegoroczny festiwal jest bardzo różnorodny, bardzo kolorowy. Są różne poziomy wokalne, czyli różnorodna piosenka. I uważam, że są bardzo piękne głosy, które przyjeżdżają ze wschodniej strony Polski i z zachodniej. Jestem bardzo zadowolona jako juror, że w tym roku udało się oceniać bardzo dobrych śpiewających ludzi. Zaczynamy widzieć, jak ogromną siłę odgrywa piosenka polska poza granicami, jak pięknie jednoczymy się i organizujemy przy okazji śpiewu. Powstańcy na Starówce, tam poczta... Laureatką nagrody Grand Prix została Ewa Stefaniak z Niemiec. To było dla niej ogromne zaskoczenie, a my mamy okazję poznać jej emocje i doświadczenia związane z festiwalem. Mam ogromną przyjemność wręczyć pani tę nagrodę. Dziękuję bardzo. No jeszcze nie wierzę, jeszcze nie dotarło to do mnie tak do końca. Chociaż wczoraj naprawdę reakcja w ogóle moich kolegów, którzy brali też udział w konkursie, była bardzo miła, bo wszyscy mówili, że kibicowali mi i typowali mnie, gdzie ja naprawdę, ja przyjechałam tutaj właściwie zaśpiewać. No, nie myślałam o tym, że wygram, nie nastawiałam się na to w ogóle, dlatego było dla mnie ogromne zaskoczenie. Na scenie, no nie wiem, no, emocje wzięły górę jednak. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, ale naprawdę czuję się fantastycznie tutaj z wami. Atmosfera jest przewspaniała, naprawdę ludzie tutaj są tak fantastyczni, jest taka energia, tak czujemy, że żyjemy. To jest nasza po prostu okazja do tego, żebyśmy się tutaj zjechali wszyscy z różnych stron świata, spotkali, zaśpiewali razem. Pomagamy tu sobie też fajnie, tak wspieramy się gdzieś tak wokalnie i dobrze nam się rozmawia. Nawiązały się nowe przyjaźnie, bo nie tylko ja jestem tutaj pierwszy raz, więc wszyscy chcemy tutaj jeszcze wrócić. Jest naprawdę, zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie. Kto jest za granicą, mieszka, naprawdę przyjeżdżajcie tutaj do nas. Walczmy o to, żeby ten konkurs dalej się odbywał, żeby były kolejne edycje, bo naprawdę warto. Naprawdę warto stanąć na tej scenie w Opolu, w Kogolinie, w Nysie, żeby być tu i poczuć tą moc, którą my w sobie mamy. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza wrog. Wierzę w niezmienność nadziei, światełko na mierzei. Niezły Jasio, artysta z Kopenhagi, przyjechał na festiwal, aby podzielić się swoją energią i pasją do muzyki.
Oto jego wrażenia z tegorocznej edycji. W naszych duszach płynie co wciskiesz. Nasze matki, ojce z polskich ziem. Przyjechałem na ten festiwal, aby wszystkich tutaj napełnić moim powerem, energią. I oczywiście moją piosenką, kompozycją taką, aby wszystkim dać, powiedzmy, powera, energię. Gdzieś śpiewam w końcowej zwrotce, bo ja Polak, o tym dobrze wiem. Specjalnie na tę festiwalową okazję stworzyłem te piosenki, ale ten Orzeł Biały to specjalnie dla naszego Związku Orzeł Biały. Ojejku, jestem szczęśliwy, te nagrody to idą na bok. Największa nagroda to jest, że spotykam takich fajnych ludzi, tych artystów z Belgii, z Holandii, z Kazachstanu. Cieszę się, publiczność jest słodka, jeśli jak dał mi powera, energię, to klaskała, aż sufit się trząsnął. Niech żyje Pan, bo tu szycie, tu bal jest nad balem. Violeta Falbe, piosenkarka z Brukseli, jest stałą bywalczynią festiwalu. W tym roku po raz piąty wystąpiła na scenie, zachwycając publiczność swoimi interpretacjami piosenek Violetty Villas i Maryli Rodowicz. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich miłośników PPTV, ale oczywiście całą Brukselę, Polonię Belgijską i przy okazji pozwolę sobie pozdrowić moją całą rodzinę i z Polski, i z Belgii. Jestem piąty raz. Miało mnie w tym roku nie być, ale okazało się, że jednak mnie tutaj chyba troszeczkę potrzebują, bo było postawione weto. Jak powiedziałam, że nie przyjadę, to był taki sprzeciw. No i poproszono, żebym przyjechała, no bo jak taki festiwal bezbarwnego motyla, to nie będzie to samo podobno. W tym roku przygotowałam wiązankę Violetty Villas i oprócz tego stwierdziłam, że warto pokazać Marylę Rodowicz. W tej wersji jeszcze nie byłam. Jestem mega zadowolona i szczęśliwa, bo ostatni występ i bardzo się udał i pobawiliśmy się wszyscy wspólnie fajnie. Ta muzyka nas łączy, nie oszukujmy się i powiem szczerze, że ja również przyjeżdżam z tego względu. Nie tylko, żeby zaśpiewać, ale żeby tęsknię za tymi ludźmi, za tym wspólnym takim rezonansem, bo w Brukseli no nie ma zbyt wielu takich muzycznych akurat osób, to jestem, często czuję się troszeczkę osamotniona. Zastygło głupcików, baroników na druciku. Halina Nabrdalik, dusza i serce tego festiwalu, której niestrudzone starania sprawiły, że tegoroczna edycja stała się rzeczywistością. Z pasją i zaangażowaniem opowie nam o trudnościach, które udało się pokonać, oraz o wielkiej radości, jaką przyniósł ten wyjątkowy festiwal. Posłuchajmy jej pełnych emocji słów. Jak zwykle duże, jak zwykle wielka radość, bo przyjechali ze świata nasi, a więc ci, którzy kochają polską kulturę, kochają polską piosenkę, a my pośród takich osób czujemy się znakomicie. W końcu my w Opolu jesteśmy mieszkańcami stolicy polskiej piosenki, prawda? Bo to Opole. Przyjechali do nas i z Australii, i z Kazachstanu dalekiego, co warto podkreślić. No i mamy tutaj dużo osób z Europy, dużo z Niemiec, co jest bardzo zjawiskiem pozytywnym, bardzo się cieszymy. Było trudno, były problemy z finansowaniem, ale w ostatniej chwili wszystko się wyjaśniło, te pieniądze do nas dotarły, bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że mimo najszczerszych chęci, niewielkiego zapału, entuzjazmu i tak dalej, nie da się takiej imprezy zrobić bez środków finansowych. Po prostu musi być stabilne finansowanie. Dużo wcześniej musimy wiedzieć, na czym stoimy, bo w przeciwnym razie to się bardzo odbija na nas, no i na imprezie. Niewątpliwie sponsorem strategicznym jest oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale nie byliśmy pewni, czy te pieniądze otrzymamy w tym roku, więc zabezpieczyliśmy się, kwestując, jak się to mówi popularnie, wśród samorządowców naszych opolskich i marszałek troszkę nam pieniędzy dołożył, i prezydent Opola, i samorząd powiatu nyskiego na czele ze starostą. Mówię samorząd, ale powinnam użyć określenia samorządy, bo tak naprawdę wszystkie gminy tego właśnie powiatu, gdzie jesteśmy, włączyły się do zasponsorowania większą lub mniejszą kwotą, ale nas cieszy, że nie pozostały obojętne, że chciały pomóc. No jest to dla mnie naprawdę piękne,
już powinno też wymienić mniejszych sponsorów, oni są też ważni. Nie powinno pominąć nigdy gminy Gogolin. Miasta i gminy Gogolin zawsze nas wspierają, tym razem również bardzo, nas bardzo pięknie przyjęli. Jeśli kogoś nie wymieniłam, to bardzo przepraszam. Wszyscy sponsorzy są dla nas ważni i kochamy Was. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Cieszymy się, że byliście z nami podczas tegorocznego polonijnego festiwalu w Opolu. Przez najbliższe dni codziennie będziemy przedstawiać jedną osobę z festiwalu, na co serdecznie zapraszamy do PPTV. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Młodszy chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna.